Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na zapiekaną kapustę pod pysznym sosem i żółtym serem. Danie banalnie proste do przygotowania, ale niezwykle smaczne, więc gorąco zachęcam. Sprawdzi się zarówno jako danie główne, jak i dodatek do dania głównego, więc myślę, że jest bardzo uniwersalne, oprócz tego, że jest smaczne. Przepis i składniki, jeśli zechcecie je zrobić, to podam także na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Dzisiaj przygotuję bardzo prostą i bardzo smaczną zapiekaną kapustę białą. Mam tutaj 800 g kapusty, pół takiej niezbyt dużej, średniej główki. Zdjęłam już zewnętrzne, nieładne liście. Odcinam grubą łodygę i kapustę dzielę teraz na cztery części, na takie podłużne ćwiartki. Na tym etapie głąba jeszcze nie wycinam, dopiero po ugotowaniu. Zaczęłam szykowanie dania od zagotowania wody, woda już jest gorąca. I kapustę układam na dnie garnka. Ja wybieram taki możliwie największy, żeby kapusta leżała równo na dnie, nie jedna na drugiej. W ten sposób ugotuje się szybciej i zalewam ją gorącą wodą. Tyle, żeby kapusta całkowicie była tą gorącą wodą zakryta. Dolewam teraz tutaj 100 ml mleka, może być zimne. Dodaję łyżeczkę soli oraz łyżeczkę cukru, tak z grubsza mieszam. Włączam grzanie i gotuję kapustę na niezbyt dużym ogniu do czasu, kiedy będzie miękka i ugotowana. W czasie, kiedy kapusta się gotuje, pod koniec tego gotowania szykuję pozostałe składniki dania. Odmierzam pół szklanki keczupu, dowolny ulubiony, pikantny, łagodny, jaki lubicie. Dwa żółtka, białka do tego przepisu nie będą mi potrzebne, potrzebuję same żółtka. I kawałek żółtego sera, 70-80 g i ścieram go na tarce o grubych oczkach. I natłuszczam masłem naczynie do zapiekania. Ja równie dobrze mogłabym tę kapustę zapiekać w garnku, w którym ją gotuję, chociaż jest może trochę za duży, ale garnek ten idealnie nadaje się także do wstawienia do piekarnika. Wybieram naczynie szklane, dlatego że kapusta będzie ładniej prezentowała się przy podaniu, bo podaję w tym naczyniu, w którym ją zapiekałam. Zatem natłuszczam masłem. No i wszystko gotowe. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak tylko czekać, aż kapusta się ugotuje i będzie miękka. Kapusta gotowa, gotowała się 15 minut pod uchylonym przykryciem i moja już jest dobra, wyjmuję. Trzeba zawsze sprawdzić, ja lubię taką niezbyt rozgotowaną, tak żeby się nie rozpadała, ale jednak żeby liście były przyjemne do jedzenia. Odcedzam, przekładam na talerz. Dzięki temu dodatkowi mleka pachnie naprawdę bardzo przyjemnie. Kapustę rozkładam tak, żeby od razu sobie stygła. Wyjmuję także te pojedyncze liście, które odpadły podczas gotowania. Nie chciałabym ich stracić w daniu. I z przygotowanych ćwiartek kapusty odkrawam teraz głąb ostrym nożem, tak żeby nie naruszyć struktury ćwiartki. Głąb do tego dania nie będzie mi już potrzebny, więc odkładam go na bok. Dobra, kapustę na chwilę odstawiam na bok, niech sobie delikatnie przestygnie, nie roztopi masła, a sama przygotuję ketchup. Trzeba go teraz doprawić do smaku solą, pieprzem i ewentualnie cukrem. Mój odpowiada mi już smakowo, więc ja nie będę doprawiać, tylko od razu dodaję tutaj dwa żółtka i całość dokładnie mieszam. Lekko przestudzoną, ale nadal gorącą kapustę układam teraz w przygotowanym naczyniu, wysmarowanym masłem. Gdzieś pomiędzy układam także zagubione liście. Kapustę polewam przygotowanym sosem. Pachnie coraz przyjemniej. Ketchup może być kupny lub domowy. Jeśli z jakichś względów nie uznajecie ketchupu, spokojnie może to być sos pomidorowy, odpowiednio doprawiony pod Wasz smak, wymieszany z żółtkami. No i teraz na to przygotowany wcześniej żółty ser. Sera tyle, ile lubicie. Ja daję tak dość sporo. I jeśli chodzi o wybór sera, to jakiś taki o łagodnym smaku, typu gouda lub o zdecydowanym smaku typu parmezan. Jak lubicie, w prezentowanym daniu użyłam goudę, bo chyba jednak z tym serem to danie smakuje nam najbardziej. Naczynie wędruje teraz do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę tak długo, aż ser z wierzchu ładnie się zapiecze. Tak jak zazwyczaj lubicie zapiekać tego typu dania, druga półka od dołu lub środkowa półka, termoobieg lub grzanie góra-dół 200 stopni Celsjusza. U mnie druga półka od dołu bez termoobiegu i czekam, aż ser ładnie się zapiecze. Kiedy kapusta zaczyna się już z wierzchu rumienić, widać, że ser ładnie się zapiekł, a sos też był na tyle długo w piekarniku, że żółtka miały szansę stracić surowość. Danie jest dobre. Ja kapuście dałam 15 minut w 200 stopniach Celsjusza i wygląda tak. Po prostu wspaniale. Wyjmuję ją teraz z piekarnika, zostawiam do lekkiego ostygnięcia, takiego właściwie odpoczynku, 2-3 minuty, po czym od razu, póki gorąca, podaję.
No i tak to wygląda. Moim zdaniem przepięknie. Danie jest banalnie proste, ale naprawdę bardzo smaczne. Pachnie także bardzo przyjemnie. I myślę, że jest to całkiem ciekawa alternatywa dla klasycznego sposobu podawania kapusty. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Jeśli chodzi o sposób podania, to podaję ją albo jako danie główne i do tego pieczywo, na przykład grzanki z masłem czosnkowym lub po prostu ze zwykłym masłem. Pyszne. Lub jako dodatek do dania głównego i świetnie pasuje do drobiu, wołowiny, wieprzowiny, ryb. Lub po prostu do ziemniaków, ryżu czy pieczywa. To już jak lubicie, decyzję co do wyboru towarzyszy dla tego dania pozostawiam Wam. Zapewniam, że jest smaczne. Gorąco zachęcam do zapieczenia kapusty w ten właśnie sposób. I na koniec jak zawsze życzę smacznego.